Kochani, bardzo się cieszymy, że tu jesteśmy i że po raz kolejny możemy mówić do was o tym, że Bóg jest dobry. Wierzycie w to, że Bóg jest dobry? Tak. No, ale myślę, że po konferencji głośniej to wypowiemy. Słuchajcie. Może na początek... Przedstawimy się. Możliwe, że ktoś nie wie, kim jesteśmy, co to za jedni, będą tutaj stać i mówić. Jesteśmy szczęśliwym małżeństwem. Bardzo szczęśliwym. Prawie niemalże 7 lat, szczęśliwa liczba nasza. W październiku będzie rocznica. Tak. Jesteśmy rodzicami wspaniałej trójeczki dzieci. Prawdziwe anioły. Tak, trzymajmy się tego, przynajmniej na konferencji. Tam z tyłu jest z nami Tadzio, który dzielnie jest na kolanach księdza Darka, a jeszcze mam właśnie... Chrystusowcy myślą, że to już jest powołanie. Tak, ja tu Darek właśnie do... Diecezjalni. I to tak jest... A Tadzio wszystkich zaskoczy i będzie miał żonę. Tak jest. Jeszcze jest Tereska i Józio, których myślę, że na pewno na korytarzu zauważyliście, ścigających się, ganiających, kłócących się lub skaczących na trampolinie. Obecnie mieszkam w Warszawie, działamy w Fundacji Ster na Miłość. Nie Ster na Miłość, tylko Ster na Miłość. I jakby to jest nasze powołanie, nasza praca, nasza misja. Spotykamy się z taką wspaniałą młodzieżą jak wy. Jeździmy po Polsce, a też Pan Bóg tak fajnie prowadzi, że już nie tylko po Polsce. Ale może tyle. Tak. Dzisiaj chcielibyśmy się skupić i mówić o Panu Bogu, Jego przeogromnej dobroci, o Jego miłości. Jakby dobroć, jak ktoś jest dobry, to znaczy nas kocha, więc jak ktoś nas kocha, to jest dla nas dobry. I no właśnie, bardzo często mówimy, Bóg jest dobry. Bóg jest dobry. I to taki jest często taki frazes, tak? Mówimy, no Bóg jest dobry, no tak, tak, no jest dobry. No ale to właśnie pytanie, czy my do końca wierzymy, że Bóg jest dobry, że Bóg jest dobry dla mnie? Bo wiecie, no Bóg jest dobry dla kogoś, no to na pewno, innym to na pewno jest lepiej. Ale czy dla mnie jest Bóg dobry? Czy ja w to wierzę? Czy ja... No właśnie, te słowa są dla mnie, mają coś głębszego. Chcielibyśmy wam podzielić się takim cytatem, który przygotowaliśmy na tę konferencję, bo w Piśmie Świętym jest mnóstwo cytatów związanych z dobrocią, miłością Pana Boga. No nie udało się wszystkich tutaj zebrać, ale taki, który bardzo mocno do nas trafił. Tak. Skosztujcie i zobaczcie, że Pan jest dobry. Szczęśliwy ten, kto się do Niego ucieka. Mój mąż, ten pierwsza część, bardzo do niego przemawia. Skosztujcie, jak prawdziwy mężczyzna kosztuje. Nie, no taka jest prawda. Zobaczcie, no co kosztujemy? Coś zawsze do jedzenia, coś wykwintnego, coś wyjątkowego. No nie wiem, czy jak idziemy na schabowego i ziemniaki, to a skosztuje dzisiaj schabowego. Kącik, no, ale ty jesz tylko schabowe i ziemniaki. Znaczy, ja akurat kosztuję kotlety mojej żony. Ale właśnie to jest coś takiego wyjątkowego, coś specjalnego, coś co właśnie nie mamy na co dzień, coś takiego, co właśnie, może nie mamy na co dzień, tylko właśnie zazwyczaj jak kosztujemy, to jest jakiś ładny obrus, jakaś ładna restauracja. Takie mam, ja przynajmniej mam takie skojarzenie. Właśnie mamy skosztować, jak Pan Bóg jest dobry. Zobaczyć, doświadczyć, spróbować Jego dobroci, Jego miłości, jaką nas zalewa. Bo szczęśliwy ten, kto się do Niego ucieka. Jakby szczęście jest właśnie w Panu Bogu. To nie chodzi o to, szczęśliwy ten, który wypełnia wszystkie prawa, jest uczciwy, rzetelny i nigdy nie zgrzeszy, tylko ten, który się do Niego ucieka. Uciekamy się wtedy, kiedy mamy jakiś kłopot, kiedy się boimy, kiedy się martwimy. I Pan mówi, wcale nie jest napisane, że Pan Bóg wtedy uczyni nas szczęśliwymi, jeśli my będziemy się do Niego zwracać. To jest taka wielka obietnica Pana Boga. I też my w swoim życiu zauważamy, że im bardziej właśnie uciekamy się do Pana Boga w każdej sytuacji naszego życia, tym jesteśmy szczęśliwsi. Radość nie schodzi nam z ust. Tak jest. No ale właśnie, może u kogoś z was, pośród was, rodzi się takie pytanie. A co jeśli nie dostrzegam dobroci Boga w moim życiu? Jeśli nie, może uważam, że nie ma dobroci w moim, Pana Boga w moim życiu? Czy co zrobić? Czy coś jest ze mną nie tak? Czy z Panem Bogiem jest coś nie tak? Czy z innymi jest coś nie tak, że oni doświadczają, że mają jakieś lepsze połączenie z niebem, a ja tutaj coś mam, jakieś zakłócenia, jakieś mam tutaj wariacje i ja tego nie doświadczam. I właśnie teraz chcielibyśmy się tym skupić i wiecie, my nie jesteśmy po teologii, ja jestem inżynierem produkcji, moja żona jest oligofrenopedagogiem, trudne słowo, które długo się uczyłem. Ale i nie będziemy tutaj wykładać jakichś prawd wiary. Będziemy starali się mówić to, czego sami doświadczyliśmy. Tej dobroci właśnie Pana Boga. Tego też, dlaczego czasem tej dobroci nie zauważamy, nie dostrzegamy. I będziemy się po prostu tym dzielić, co Pan Bóg wyczynia w naszym tak. życiu. Zobaczcie, ile się zmieniło od tamtego ogródka. Niektórzy pewnie myślą, czy Isia będzie coś mówić, a to kończę, widzicie? Widzicie, to była długa praca, że masz swój mikrofon. To jest naprawdę sukces.
I Łukasz, dziękujemy. Dzięki Łukasz, że to załatwiłaś. Dlatego ja będę czasem coś mówić, ale głównie będzie mówił mój Łukasz. No się nagrywa, wiesz? Żartuję. Okej. Bardzo często nie doświadczamy miłości Pana Boga, bo bardzo dużo narzekamy. My ciągle narzekamy. Zobaczcie, że takie narzekanie to trochę nasza polska cecha. No co u ciebie? No stara bieda. No dobrze, że nie ma nowej. No chociaż ta stara. No wiecie. No i tak. O, no dobrze. No ale gorąco w tym roku. Ale lato gorąco. A zima jakaś zimna. No, i ciągle nam coś nie pasuje. My ciągle idealnie potrafimy wyłapać to, co jest złe. O, ale tutaj daleko na to małe. O, a dlaczego ja muszę być kaplica? A ten może być wałbi. O, a dlaczego coś dzisiaj na śniadanie? Dlaczego różaniec jest tak wcześnie? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. My mamy bardzo taką łatwość doszukiwania się tego, co jest złego. My też tak w naszym życiu często mieliśmy, że właśnie, no bardzo łatwo właśnie zauważyć, że czego nie mamy. Że bardzo często zauważamy, że właśnie, o, tego mi brakuje. O, no mam rower, to bym jeździł samochodem. No mam samochód, to bym jeździł helikopterem. Mam helikopter, to nie wiadomo, co bym już robił, tak? I często w życiu nie zauważamy, ale my sprawdziliśmy, że jest recepta, jak temu zaradzić. Tak, że najlepszym sposobem na narzekanie jest, słuchajcie, uwielbienie. I w naszym domu bardzo jakby pielęgnujemy to, że zawsze pod koniec dnia razem z dziećmi się modlimy i uwielbiamy. Staramy się. Staramy się, tak. Naciskiem na staranie. Słuchajcie, w to dnia się modliliśmy i Terenia już była bardzo zmęczona, chciała iść spać i mówimy, Terenia, ty w ogóle umiesz się żegnać? Tak, papa. Ja więc po prostu naprawdę nasza nauka nie idzie na marne. Ale chcemy też powiedzieć dobrą stronę tego, że uwielbiamy. I ostatnio Józek mówi, no ja to dzisiaj chcę uwielbić Jezusa za komary. Ja mówię, komary? Przecież tak cię pocięły. No właśnie, bo komary mnie pocięły, bo mam słodką krew, bo jem dużo słodyczy. Dziękuję ci, Panie Jezu. Więc... To jest tak myślenie. To jest właśnie wyszukiwanie się takich drobnych rzeczy cudownych właśnie w czasach trudnych sytuacjach. I my od dzieci na pewno możemy się tego uczyć, tak? Dostrzeganie takich, no, takich codzienności, że zobaczcie, że my często wielu rzeczy nie dostrzegamy. Czy często nam się zdarza dziękować za to, że widzimy, za to, że możemy chodzić, za to, że jesteśmy zdrowi, za to, że tutaj możemy być, a nie, że musimy być. I my często, wiecie, jak coś takiego wydarzy wyjątkowego, no to jest nam łatwiej. A pytanie, czy w naszym sercu rodzi się takie dziękczynienie za stan dzisiejszy, za to, że dobrze przeżyłem ten dzień, albo dziękuję ci, Panie Boże, że przeżyłem tę noc i mogłem się obudzić. I my też bardzo, bardzo długo się tego uczymy i myślę, że to jest proces takiego właśnie dostrzegania takich drobnych rzeczy, że Panie, że my dziękujemy ci za to, że mamy gdzie spać, że mamy dach nad głową, dziękujemy ci za samochód, który możemy jeździć. I na początku może w twojej głowie rodzić się, no ale no, nie mam za co dziękować, no tak mi ciężko. I na początku zawsze jest trudno, ale z każdym dniem, kiedy jakby ćwiczymy te dziękczynienie, to uwielbienie, zaczynamy doczekać dużo więcej rzeczy. Narzekanie schodzi na dalszy plan, że my zauważamy, że no może nie mam tego, o czym marzę, ale dziękuję za to, co mam, bo wiele osób tego nie ma. I zobaczcie, my też mamy, znacie, myślę, że część z was na pewno zna historię naszej rodziny, historię choroby naszych dzieci i to było bardzo trudno dziękować Panu Bogu za chorobę. To chorobę naszych dzieci, nie moją, że ja doświadczam, Panie Boże, i dzięki temu się przybliżam. To nasz Józio jedzie na wózeczku, ale naprawdę to my dziękujemy, bo wiecie, nasza jednostka chorobowa ma bardzo różne stopnie niepełnosprawności i naprawdę Józio jest bardzo sprawnym dzieckiem, jeśli chodzi o naszą chorobę, bo jest mnóstwo dzieci, które są na rurkach tracheotomicznych, które nie mogą samodzielnie jeść, tylko mają bezpośrednio taką rurkę PEG do żołądka podłączoną. Nie mogą sobie jeździć, śmigać na trampolinie, jeździć na wózeczku, więc my uczymy się właśnie w tej trudnej sytuacji dziękować Panu Bogu, uwielbiać Go za to, co mamy, bo myślę, że to dopiero wtedy możemy być szczęśliwi, jeśli my zaczniemy doceniać to, co mamy. Jeśli my ciągle będziemy żyć, że no tego nie mam, to bym mógł mieć, o, a do szkoły miałam podwórkę, a teraz mi ciężko, nie mogę znaleźć pracy, a nie wiem, jakieś sytuacje, była kwarantanna, nie mogłem wyjść z domu, a dlaczego to wszystko. My możemy znaleźć tysiące sposobów, żeby tylko zobaczyć, co jest złe. A my musimy się nauczyć dziękować. I tak jak mówię, to jest proces. My teraz może pięknie mówimy, ale cały czas tego uczymy się, nie narzekać. Kiedy wstajemy rano, to z takim uśmiechem. Jak
cudownie, że wstałem. Pięknie. Jak wcześniej, ojej, tak cały dzień to mogę wykorzystać, jak super. Albo ojej, nasze dzieci w nocy płaczą, jak super, że możemy dłużej spędzić z nimi czas i w nocy możemy też być blisko nich. To nie jest takie łatwe, jak my teraz mówimy. Też my tego się uczymy. Tak, jak była zmiana turnusu, to na każdym turnusie nasze dzieci w ogóle, wiecie, 20, one już padały i w ogóle. Więc zmiana turnusu, nasze dzieci do 22, więc myślimy sobie, no super, jutro się wyśpimy. Nawet nie zamawialiśmy śniadania i w ogóle 6 rano, możecie już wstać, idziemy na trampolinę. Akurat nie, science fiction, to niedziel jest naprawdę. No, także najczęściej tak jest. Ale zobaczcie też, czym się karmimy, tacy jesteśmy. Ja też zauważam to w swoich w ogóle relacjach, że jeśli się karmię takimi, wiecie, ploteczkami, narzekaniem, to ja to biorę do siebie. To jestem właśnie taki utrudzony, nieszczęśliwy, zawiedziony i tak dalej. Ale jeśli przekuwam to w taką radość, w uwielbienie, to nasze życie ma zupełnie inny poziom. I widzieliśmy też u siebie relacje, które nie budują. Chcielibyśmy, żebyście spojrzeli na swoje życie, jak ono wygląda, jakie ma relacje. Po owocach poznacie. Jeśli zastanawiasz, czy idziesz w dobrą lub w złą stronę, patrz na owoce relacji, bycia z kimś. I co się dzieje w twoim otoczeniu? Czy stajesz się właśnie lepszym człowiekiem? Widzimy, że często właśnie jak sobie słowa mają ogromną moc. To jak wypowiadamy do kogoś, prawda? Widzicie, że czasem ktoś nam, właśnie dzisiaj ksiądz niesamowicie, Jurek tutaj miał kazanie, tak? Zwracanie komuś uwagi. Zwracam komuś uwagę. No i często jak ktoś mi zwróci uwagę, to ja to pamiętam, zapamiętuję. Widzę, chcę, pytanie, czy chcę zmienić się, czy nie. Ale to naprawdę bardzo mocno słowa mogą nas zranić, oddziaływać też na innych, więc musimy zwracać uwagę właśnie, jak mówimy, żebyśmy wyjechali z tego grudka naprawdę z takim dziękczynieniem i poczuciem, że chcę zmienić w swoim życiu coś, że nie chcę narzekać, nie chcę być właśnie tym Polakiem, który siedzi w domu i narzeka, tylko chcę być tym, który uwielbia i dziękuje. Mieliśmy taką, wiecie co, bardzo śmieszną sytuację na naszym pierwszym wyjeździe. Jeszcze nie byliśmy wtedy parą. Tak, to był taki nasz pierwszy wyjazd. Jechaliśmy wtedy do Zakopanego z Warszawy. Tak, na rekolekcję. I mój mąż, mogę powiedzieć? Możesz. Nabrał książek, bo myśli, o czym ja z tą dziewczyną będę rozmawiać. Wziął wszystkie książki z akademika. 6 godzin w pociągu z dziewczyną, którą ledwo znam. Tak? No, to... I Konrad, nie, który... Wiesz, może mamy jest łatwiej, no na mnie to było jakiś w ogóle wyczyn. Więc na peronie podał mi rękę Czesisia, ale spokojnie, wsiedliśmy do pociągu i całą drogę przegadaliśmy i Kondzik miał egzamin i to był jedyny egzamin, z którego dostał piąteczkę. Tak, na całą studia. Od tamtej pory tydzień jeździłem pociągiem do Zakopanego. Nie, żartujemy, ale właśnie mieliśmy taką sytuację w tym pociągu, że... Tak, to a propos narzekania, jakby to jest taka nasza historia już małżeńska, przeszła już taka kultowa. Tak, historia, którą jak sobie przypominamy, to jak nawet jesteśmy bardzo pokłóceni, to ja zaczynam się śmiać i się godzimy. Jechaliśmy pociągiem do Zakopanego, po drodze jest taka miejscowość Biały Dunajec i jechała z nami taki tata z córeczką, myślę, że około 7 lat. No i ten tata taki nerwowo siedział na tym miejscu. Mieli bardzo dużą walizkę. Taką walizkę, no większą od tej córeczki. I taki nerwowy ciągle się rozglądał, patrzył przez okno, tu ten zagadywał do nas, mówił, no, czy, o co chodzi, on mówi, no, że to musimy wysiąść na Białym Dunajcu, ale my na pewno nie wysiądziemy na tym Białym Dunajcu. Ja tak coś czuję, że my nie wysiądziemy, że tu mamy te stacje jakoś tak są nieoznaczone, tak ten poziom się źle zatrzymuje, tu nikt nic nie mówi, nie ma żadnych. Ta córka w ogóle taka przerażona z tą walizką? No nie wysiądziemy, my nie wysiądziemy. No i tak my jedziemy, no tak już którąś tam godzinę, no nie wysiądziemy, no nie wysiądą, no nie wysiądą. No i w końcu jakaś kolejna stacja już tam po Krakowie, to już co chwilę się zatrzymuje pociąg. No i nagle wchodzi konduktor, no i ten pan, ten tata pyta się, co za stacja? No Biały Dunajec, no to będzie. Długo on wyleciał z tego wagonu, ta córka nie wiedziała co, za tą walizkę próbuje ją ciągnąć, nie może przejść przez te siedzenia. Nagle ojciec wraca z powrotem, gdzieś się zaczyna. No mówiłem, że nie zdążymy, no mówiłem, że nie siądziemy, no tyle razy mówię, no ja to wiedziałem. No już do kolejnej stacji. Z nami wysiadł w końcu w Zakopanym, bo mówi, wy do Zakopanego, no w Zakopanym to wysiądziemy, bo wy wysiadacie, więc. No tak, a pierwszy raz nam się nie udało. I to jakaś zabawna scena, która właśnie zawsze, jak mamy trudną chwilę w naszym małżeństwie, zawsze ją sobie przypominamy. Iśka, przypomnij sobie tego pana z Białego Dunajca, no ja zaczynam się śmiać. Ale właśnie tak był taki klasyczny przykład tego właśnie narzekania, tego zwracania uwagi na te złe rzeczy. I my często właśnie nawet często na modlitwie cię narzekamy, nie? Że Panie Boże, ale mi jest ciężko, no i ciągle przychodzimy z takim skargą do Pana Boga, że jest źle, że nie wychodzi, że ja tyle się modlę, że tak się poświęcam Panie Boże dla Ciebie, a Ty nic nie działasz. A to bardzo następne to, co powiedziała moja najkochańsza, najwspanialsza, najzdolniejsza żona. To mamy wyćwiczone. Nieprawda.
że my często właśnie przez to, co my mówimy, my tak się nakręcamy, że my często po prostu się zamykamy, no taki, wiecie, jak koń idzie, tak? I żeby na boki nie mógł patrzeć. Więc to widzimy, tylko widzimy te złe sytuacje. I zachęcamy was do tego, żebyście próbowali uwielbiać. Dzisiaj jest adoracja, codziennie jest adoracja, żebyśmy dzisiaj chociaż chwilkę, żebyśmy podziękowali za ten dzień. A nuż może wydarzyło się coś superowego, może coś rano, czy coś zapomnieliśmy, może spotkaliśmy jakąś super dziewczynę, albo super chłopaka, spojrzał na mnie, albo nie wiem. Nie? Czuję tą relację. Wyjadę bogatszy z tych rekolekcji. No, myślę, że mamy mnóstwo rzeczy do dziękowania Panu Bogu, ale idziemy dalej. Kolejną trudną rzeczą, która może powodować, że nie dostrzegamy dobroci Pana Boga, jest zły wzorzec ojca. Bo to jest naturalne, że my przekładamy obraz Pana Boga na obraz naszego ziemskiego taty. Jeśli w dzieciństwie mieliśmy piękny obraz, mieliśmy super relacje z tatą, jeśli tata był przy nas, nas rozumiał, bawił się z nami, to naturalnie małe dzieci tak przekładają to na Pana Boga i często mi się zdarza, że ziom mówi, coś się popsuje, że tata wszystko naprawi. Tata wszystko naprawi, tata wszystko umie, bo tak jest przekazany obraz Pana Boga. A kiedy mamy w drugą stronę, właśnie kiedy mamy zły wzorzec taty, kiedy taty nie było, kiedy tata odszedł, kiedy tata był złym ojcem, który nie potrafił być dobrym ojcem, kiedy właśnie no nie mamy dobrych wspomnień, to my naturalnie przekładamy, że Pan Bóg podobnie działa, że my na tą miłość musimy zasłużyć. Że Pan Bóg nie daje nam dobroci po prostu, nie obdarowuje nas miłością po prostu, tylko ja muszę zrobić coś wyjątkowego. I wiecie, w moim życiu było bardzo podobnie, bo ja kocham mojego tatę, może kiedyś się zdarzy, że obejrzy tą konferencję, więc bardzo serdecznie go pozdrawiam, tato, bardzo serdecznie pozdrawiam, bardzo cię kocham. Ale mój tata no, nie był do końca dobrym ojcem. Teraz to już wiem, że nie miał kto do tego nauczyć, bo kiedy mój tata miał 14 lat, zmarł jego tata i musiał przejąć całą gospodarkę. W tym momencie skończyło się jego dzieciństwo. Jak rozmawiam z moim tatą o dziadku, no to ma kilka takich wspomnień, takich dobrych wspomnień ze swoim tatą, no ale nie miał tego dobrego wzorca. I ja bardzo często walczyłem o to, że mój tata mnie pochwalił, żeby powiedział coś dobrego o mnie, żeby mnie pogłaskał, potrząsł moją głowę, moje włosy. I no, tak staram sobie przypomnieć, ale myślę, że gdzieś takie najważniejsze rzeczy to na palcach jednej dłoni mogę powiedzieć, kiedy tata mnie pochwalił. Dwa takie dla mnie najbardziej znaczące, to kiedy byłem niedużym chłopakiem, nie wiem, kilkanaście lat i mój tata pojechał gdzieś na jakiś targ, ja się zawziąłem i wrzuciłem 6 ton węgla do piwnicy. Wiecie, dla mnie to był wtedy duży wyczyn. Tata przyjechał, jadąc samochodem, otworzył szybę, opuścił i dla mnie to bardzo dużo znaczyło. Mój tata zauważył i docenił to, że wykonałem pracę, którą on powinien zrobić. I drugi taki dla mnie ważny moment był wtedy, kiedy nasza córeczka Terenia rodziła się w domu, ja odbierałem poród. No i po tych wszystkich wydarzeniach spotkałem się z moim tatą, mój tata podszedł i synu, gratuluję, dałeś radę. I to są momenty, które ja pamiętam i mają dla mnie znaczenie. I znaczy to właśnie przekładałem, że Panie Boże, no jak ja mogę doświadczyć Twojej dobroci? Ja nie zasługuję na Twoją dobroć, ja jestem złym człowiekiem, ja nie jestem jakiś wybitnie uzdolniony, jestem grzesznym człowiekiem i ciągle widziałem te minusy, że nie potrafiłem sobie zdać sprawy, że Pan kocha mnie po prostu. I był taki moment w moim życiu na rekolekcjach ignacjańskich, kiedy tak doświadczyłem miłości Pana Boga, kiedy był fragment z Księgi Izajasza, że Pan Bóg tak bardzo nas kocha, że wyrył na swojej dłoni, wytatuował na swojej dłoni moje imię. Wiecie, no naprawdę trzeba kogoś kochać, żeby imię wytatuować, a żeby wszystkich imiona zmieścić, to też jest nie lada wyczyn. Jakby zdając sprawę, że Pan po prostu mnie kocha, że nie muszę się starać, ja nie muszę walczyć o tą miłość. Ja po prostu. To jest takie często trudne do przyjęcia, że po prostu Pan Bóg mnie kocha. Tak. Masz tak mówić, że nie mam nic dodań. To może ty przeciwne, co zaradzić na zły wzorzec. Tak. Karmienie się Słowem Bożym. To, co już wspominamy wiele razy, ale właśnie czym się karmisz, taki jesteś. Słowo Boże ma wielką moc. I wiecie, my staramy się z Konradem czytać codziennie Słowo Boże. Raz jest z tym lepiej, raz jest z tym gorzej. Ale widzimy, że w Słowie Bożym jest odpowiedź na wszystko. Że jest tam taka pełnia, że zaczynamy myśleć po Bożemu.
że zaczynamy brać te wszystkie słowa Chrystusa do naszego serca, że tam znajdujemy ukojenie w psalmach, w pieśni nad pieśniami, kiedy widzimy zachwyt Pana Boga nad człowiekiem i też w tych wszystkich przepowieściach. Ja, wiecie co, jestem kobietą, jestem emocjonalna i też, wiecie co, ostatnio odkryłam w Słowie Bożym, często gdzieś tam mówię, Panie Boże, nie mam za wiele czasu w ciągu dnia ogarnąć trójkę dzieci i tak wiecie, że sobie po prostu jestem z Panem Bogiem 2 godziny, czytam Słowo Boże. Bardzo bym tego pragnęła, ale życie jest życiem i staram się, jest modlitwa poranna i wieczorna, ale gdzieś tego czasu brakuje takiego indywidualnego, tylko dla Niego. I na modlitwie właśnie zauważyłam, że Bóg wszystkie kobiety, które spotyka, w ogóle jak czytamy w Słowie Bożym, On je spotyka w czasie różnych czynności. Przychodzi do kobiety, kiedy jest przy studni, przychodzi, rozmawia z Marią i Martą, które coś wykonują. On jest. Ja zdałam sobie sprawę, że Pan Bóg jest ze mną we wszystkich czynnościach mojego życia. Że On mnie spotyka właśnie w tych drobnych rzeczach. Że wiecie, czasem miałam takie poczucie, wchodzę na Facebooka, ci robią takie projekty, ci takie, a ster mógłby robić jeszcze więcej, no ale teraz właśnie no, mamy małe dzieci i możemy robić mniej trochę tych rzeczy. I Pan mógł przychodzić z taką odpowiedzią, to nie jest ważne, Isia, ile powiesz konferencji i tak dalej, ale ten twój cichy, mały Nazaret, ten twój dom, pokaż mi, jak wygląda twój mąż, czy szczęśliwe są twoje dzieci, to jest odpowiedź. I myślę, że siedzimy sobie tutaj i może masz takie pragnienie, że chciałabyś jeszcze więcej. Może już czekasz na tego męża, na tą żonę. Już któryś raz jesteś w grudku. I cały czas tego nie ma. Ale Pan Bóg mówi spokojnie. Czytaj moje słowo, karm się moim słowem. A ja będę ci odpowiadał, będę przychodził w tej twojej codzienności. Zobaczcie, my nie potrzebujemy wielkich rzeczy. My potrzebujemy świętości i doświadczenia Boga w codzienności. Dobrze jest, jak przyjeżdżamy na rekolekcje, ale pięknie, jak wyjeżdżamy z tych rekolekcji silni i tymi rekolekcjami żyjemy cały czas. I też tego gdzieś tam doświadczamy z Konradem, że czytając Słowo Boże, naprawdę mamy odpowiedzi na wiele pytań. Często młodzi ludzie przychodzą i pytają, Pani Igo, skąd mam wiedzieć, że to ten chłopak, a nie ten? Albo co zrobić na tamtym turnusie? Jak mi się podoba kilka dziewczyn? Nasz Józek też już ma taki problem, chciałby mieć żonę, no ale pyta się, czy może mieć kilka, bo kilka jest fajnych koleżanek w przedszkolu. A mówimy, że nie, no tylko jedna. No to ja chcę być żołnierzem bez żony. Teraz rozwiązanie chłopak. Tak. No właśnie i w naszym sercu budzą się różne pytania, ale odpowiedzią jest Chrystus. I nie tylko Słowo Boże, ale ogólnie sakramenty, że my doświadczamy niesamowitej mocy sakramentu. To jak... chciałbyś coś dodać? Dobra, okej. Dobrze, narada małżeńska, okej. To ja dopowiem? Dobrze, okej. To, co moja żona powiedziała, jest bardzo piękne. I też, zobaczcie, mamy zły wzorzec, bo tak naprawdę no nie znamy tego, bardzo często nie znamy Pana Boga, nie wiemy, jak to jest z Panem Bogiem i po to też mamy czytać Słowo Boże, żeby Go lepiej poznać, bo jakby cała historia Pana Boga, stworzenia, zbawienia świata jest zawarta właśnie w Słowem Bożym i no właśnie przez czytanie możemy Go lepiej poznać, możemy Go lepiej doświadczyć. Jak będziemy kogoś lepiej znać, to też będzie nam łatwiej sobie zdać sprawę, że faktycznie ta osoba nas kocha. I dlatego to dla nas jest takie ważne, żeby to słowo poznawać. Mhm. Idziemy dalej. Tak. Bardzo często też trudnością dla nas, żeby doświadczyć jakiejkolwiek dobroci, a szczególnie od Pana Boga, jest moment, kiedy my nie potrafimy przebaczyć. I to nie chodzi tylko o naszego ziemskiego tatę, to nie chodzi często nawet o naszą mamę, rodziców, ale to często są sytuacje sprzed iluś tam lat, ale to są sytuacje z wczoraj, sprzed tygodnia, że w naszym sercu jest brak przebaczenia, że nasze serce nie skupia się właśnie, nie jest otwarte na to, żeby doświadczać miłości Pana Boga, tylko właśnie jest zamknięte, żeby ja nie przebaczę, ja nie wyciągnę pierwszej ręki, niech ona pierwsza przyjdzie do mnie przeprosić, to była jej wina, tak? To rodzice takimi mi uczynili, to przez nich taki jestem, tak? To przez moich kolegów ze szkoły mam takie problemy i tak dalej, i tak dalej. I to nasze serce jest zamknięte, jest twarde i jeśli my komuś nie przebaczymy, to nie ta osoba ma z tym problem.
to my ten ciężar z sobą nosimy, to naszym sercu my dźwigamy te kamienie i to one blokują dopływ miłości Pana Boga. Mhm. I często, wiecie, Pan Bóg teraz tak nas stawia w różnych sytuacjach naszego życia i też często posługujemy małżeństwom. I widzimy, że tam w małżeństwach, gdzie nie ma przebaczenia, szczególnie ze strony gdzieś tam teściów, tak, gdzie cały czas oni się kłócą, cały czas gdzieś tam są jakieś zatarcia, widzimy, że tam nie ma szczęścia, tam nie ma pełni miłości. Zobaczcie, mamy jedno serce. Nie możesz kochać super swojego męża, a nienawidzić swoich teściów. Nie możesz cudownie odnosić się do swoich dzieci, a nie kochać swojego współmałżonka. I tak samo nie możesz kochać innych, jeśli nie kochasz siebie. A pokochasz siebie tylko wtedy, kiedy będziesz karmić się miłością Chrystusa. Bo On jest odpowiedzią na wszystko. I znamy bardzo wiele pięknych kobiet, które nie kochają siebie i nie potrafią stworzyć relacji. Znamy bardzo wiele bardzo fajnych chłopaków, którzy mają 30, 30 plus i tak dalej, i tak dalej. I wciąż nie mogą nikogo poznać, bo cały czas ich serce jest zatwardziałe. Bo tata wyjeżdżał za granicę, bo nie miał kto mnie nauczyć miłości i tak dalej, i tak dalej. A znamy mnóstwo przykładów, gdzie Pan Bóg czyni wielkie rzeczy i jest naprawdę niesamowitym kardiologiem ludzkich serc. I czasem przy jednej adoracji, z tym jednym naprawdę takim, Panie Boże, pomóż mi przebaczyć, pomóż mi przemienić moje serce, Bóg to przemienia i uzdrawia. Jest najlepszym lekarzem. Jeśli dzisiaj siedzisz tutaj w Gródku i patrzysz na historię swojego życia i wiesz, że trzeba coś poukładać, trzeba coś przepracować, to dziś Bóg Cię zaprasza, mimo tego, że mamy COVID w Polsce, mimo tego, co tu się wszystko dzieje, jesteś na rekolekcjach, Bóg Cię tu zaprosił, Bóg Cię tu wezwał po imieniu, żebyś to usłyszał, żebyś nie niósł już tego ciężaru. Bo zobaczcie, mamy różne doświadczenia, trudne, bardziej, mniej. I możesz iść przez życie z takim plecakiem, jak się idzie w góry ze stelażem, idziesz uciemiężony. A możesz zrobić z tych doświadczeń taką walizkę na kółkach, na którą wsiądziesz i ona Cię jeszcze poprowadzi do przodu. Od Ciebie tak naprawdę zależy, od dzisiejszego Twojego tak. Panie Boże, chcę coś zmienić. Przyjechałam na te rekolekcje, żeby coś w moim życiu się zmieniło. Ja Ci to oddaję. I to przebaczenie jest niezbędne do tego, aby iść do przodu. Pytaj swojego serca dziś, czy mam komu przebaczyć. Czy w moim sercu są sytuacje, które chcę oddać Bogu, bo ja już nie chcę iść w tym swoim życiu. To jest, myślę, taki trzon do tego, żeby też kochać siebie. Zobaczcie, może być sytuacja, że są osoby, z którymi mamy teraz w głowie, osoby, z którymi powinniśmy się pogodzić. Może być on właśnie pierści rękę, może właśnie zejść z tej pychy i mimo, że czujemy, że to nie jest nasza wina, ukorzyć się i przeprosić. A może sytuacja, że ta osoba już jest gdzieś bardzo daleko, może tej osoby już nie ma, może nie żyje, może nie ma możliwości spotkać się z tą osobą i to leży gdzieś na dnie naszego serca. Właśnie coś nas tak uwiera, że coś jest nie tak, że no, nie mogę sobie z tym poradzić. To właśnie adoracja Najświętszego Sakramentu, żeby właśnie moc Pana Boga to uzdrowia, że właśnie nie w moje imię, nie moją siłą, tylko w imię Jezusa Chrystusa, abym potrafił wybaczyć tej osobie, abym potrafił odrzucić te zranienia, abym potrafił przebaczyć i pójść dalej, móc dalej kochać. Mm-hmm. I zobaczcie, grzech. Też myślę, że taką przestrzenią po prostu, w której nie doświadczamy miłości Pana Boga, to jest po prostu grzech. I my widzimy z Kądzikiem, że wiecie, mi by było ciężko kochać mojego męża, chociaż jest bardzo dobrym mężczyzną. Bardzo w ogóle przystojny. I w ogóle... God is good. Tak. Ale to jest trudne, wiecie. I czasem Kądzik wchodzi tylko do domu, ja na niego patrzę i sobie myślę, już mnie denerwuje. I wiem... Jego oddech. Tak. Ale wiecie co? I wiem, że bez łaski Pana Boga no ciężko by nam było kochać się wzajemnie taką miłością oblubieńczą i tak dalej. Ale w momencie, kiedy właśnie idę do spowiedzi, Kądzik jak już na niego za dużo krzyczę i na dzieci dokonał, Isio, idź do galerii, kup sobie coś, a później do spowiedzi. Mówię, dobrze. Kolejność jest ważna. Nie, żartuję, ale
To właśnie tak jest, że im dalej jestem od Pana Boga, tym ciężej mi jest służyć innych, obdarowywać innych miłością. Więc bardzo serdecznie zachęcamy do sakramentu spowiedzi, żeby iść, oczyścić się. Dla mnie wczoraj niesamowite słowa, które właśnie krzyczał ksiądz Mieciu, że Pan Jezus mówi do Ciebie, ja już Ci wszystko wybaczyłem. Ja to wszystko widziałem, ja to wszystko wiem, przyjdź tylko. Przyjdź, bo ja chcę, żebyś była wolna. I do tego bardzo serdecznie Was zachęcamy i też praktykujemy taką częstą spowiedź. Teraz zaczęliśmy, że tak naprawdę co 2 tygodnie jesteśmy u spowiedzi i widzimy, że to dobrze wpływa. Nie tylko na naszą relację, ale też na dzieci. Mamy więcej takiej cierpliwości do siebie i też wychwytujemy więcej rzeczy i jeszcze więcej wielbimy. Więc to jest... Dokładnie. Zresztą w księdze Izaszy jest napisane, że to Wasze grzechy wykopały przepaść między mną a Wami. Że właśnie przez nas grzech bardzo często tej miłości doświadczamy, że nie widzimy, nie mamy dostępu do Pana Boga. I Pan Bóg nie mówi, że wykopałeś przepaść, no to na razie trzymaj się, powodzenia po tamtej stronie. Trzeba było tak nie robić. Mówiłem Ci, żebyś tak nie robił. Nie, Pan mówi, że na Ciebie czekam. On poświęcił życie swojego Syna, najukochańszego Syna, jedynego Syna, by właśnie żeśmy pokonali tę przepaść. Żeśmy wyrzekli się tego grzechu, żebyśmy odrzucili to zło. Zobaczcie, świat współczesny jest bardzo krzykliwy, jest bardzo głośny. Bardzo często można się pogubić. Już nie wiemy, co jest dobre, co jest złe. Czy to dobrze, że mamy wszystkich tolerować, czy mamy wszystkich kochać, czy coś jest coś w tym złego. Czy właśnie, jak mamy się zachować w pewnych sytuacjach. Bo wiele sytuacji już jest tak rozmytych, że nie wiemy, czy nie wiem, w pracy pewne sytuacje możemy, czy nie wiem, jak wydrukujemy sobie coś w drukarce w pracy, to coś złego, czy nie, czy ja odrobię to w inny sposób, zostanę 3,5 minuty dłużej w pracy. I wiecie, i często my sami już nie wiemy, a ten świat zupełnie nam nie pomaga, on ciągle mówi, tak, to Ci się należy, to jest dla Ciebie, miłość, wolność. I wiecie, to są najważniejsze hasła, które są bardzo mocno wypaczone, bo ta wolność tak naprawdę to jest niewola. Ta miłość tak naprawdę to jest nienawiść, to jest tak naprawdę obojętność, to co mówi dzisiaj ksiądz Jurek, tak? Że my bardzo mocno zamykamy się na siebie, bo ja jestem najważniejszy w moim życiu. I Pan Bóg cały czas na nas czeka, On chce, żebyśmy odrzucili ten grzech, żebyśmy naprawdę stali się wolni i mogli kochać. I po to są te sakramenty, po to jest spowiedź, po to jest Eucharystia, żebyśmy mogli na nowo do Niego powrócić. I możliwe, że to, co mówimy, jest trudne, tak? Ale bardzo chcieliśmy się tym podzielić, bo my czujemy, że to bardzo mocno nas przemienia w naszym życiu, że kiedy właśnie patrzymy na tą prawą stronę, że idziemy w tym kierunku, a staramy się walczyć i zmagać jakby z tymi trudnościami wynikającymi po tej lewej stronie, widzimy, że właśnie stąd się rodzi szczęście, że mam więcej radości do mojej żony, do dzieci. Krat staje. Mam więcej cierpliwości. I właśnie z tą spowiedzią tak jest. Ja czuję, że mam, że trzeba mi więcej brakować cierpliwości, znaczy, że już jest czas na spowiedź. Ja tak więcej mam taki papryk lakmusowy, który mi mówi, że jak już brakuje mi cierpliwości, znaczy, że już brakuje mi tej łaski. Próbuję po swojemu, a zapominam o łasce Pana Boga. I do tego Was zachęcamy. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, co chcieliśmy Wam powiedzieć. My wyodrębniliśmy ją z tych pozostałych. Mianowicie przyjęcie Jego woli. No, co ma do tego dobroci, myśl Pan Boga, przyjęcie Jego woli? No, wydaje nam się, że właśnie to jest dużo, że my często, wiecie, chcemy robić bardzo dobre rzeczy. My chcemy mieć dobrą żonę, dobrego męża, żeby stworzyć wspaniały związek, wychować dzieci po katolicku, stworzyć piękną, kochającą się rodzinę, mieć dobrą pracę, żeby móc utrzymać siebie, może komuś pomóc. My chcemy robić wiele dużych rzeczy i często to Panu Bogu narzucamy naszą wolę, a nie staramy się poza Jego wolę. Zwłaszcza my codziennie modlimy się, modlitwę Ojcze Nasz, bądź wola Twoja. Nie, Panie Boże, no moja wola, żeby tak stała się Twoją wolą, albo zerknij na moją wolę, bo wydaje mi się, że jest fajna, oceń, skreśl, co nie jest fajne, ale pozostaw te najważniejsze punkty. Nie, my decydujemy się, rzeczywiście świadomie mówimy tę modlitwę, że bądź wola Twoja, bez względu na to, co coś się wydarzy. Że my, może mam najlepszy plan, po ludzku wydaje się, że to jest najlepszy plan, ale Panie Boże, niech będzie Twoja wola. I zobaczcie, my bardzo mocno tego doświadczyliśmy, my ci właśnie choroby naszych dzieci, kiedy no wydaje nam się, że mieliśmy dobry plan na nasze życie.
rodzina, małżeństwo, rodzina, dzieci, fundacja, która jeździ po całej Polsce i głosi, i wiecie, i to fajnie działało, bo dużo zaproszeń, bo to sprowadzało do nas dużo takich świadectw, które mówiły, że to, co robimy, ma sens, że jest potrzebne. I nagle pojawiła się choroba i wszystko się odcięło. Totalnie. W pewnym momencie po prostu nagle w ciągu 2-3 tygodni zero działania, zero żadnych zaproszeń. Tak gdzieś trwało to jeszcze z 1,5 roku. Ja zastanawiam się, Panie Boże, no o co chodzi? No, czy coś było złego ze starem? Czy nie powinno tak być? Jest ta choroba, jest tysiące pytań, ale my po pewnym czasie zauważyliśmy, że on dla nas przygotował coś niesamowitego, że my po ludzku na pewno nie przyjęlibyśmy czegoś takiego, takich trudności, ale te trudności nas przemieniły. Otworzyło nas na miłość, otworzyło nas też na siebie nawzajem, że my przestaliśmy właśnie pędzić przed siebie i służyć Panu Bogu, że my spojrzeliśmy na siebie, dostrzegliśmy, jaki to jest dar, że mamy siebie, że mamy te same wartości w małżeństwie i powiedzieliśmy, okej, Panie Boże, my nic nie mamy. My nic nie mamy, my mamy takie ochłapy, mamy swoje grzeszne życie, my mamy pewne talenty, które zakopujemy, których nie rozwijamy, ale my Ci to oddajemy, Panie Boże, jeśli chcesz, to rób z nami, co chcesz, bo my nic lepszego nie wymyślimy. I od tamtej pory widzimy, że nasze myślenie się zmieniło i nasza radość życia się zmieniła, że często nie robimy tego, co wydawałoby nam się, że jest lepsze, a jesteśmy dużo bardziej szczęśliwi. Mm-hmm. I też jeśli żyjesz w takiej relacji, mi się tak śmiać chcę, bo ja nie wiem, co to będzie pod koniec turnu, słuchać, zacznie tyle mówić. Bójcie się. Nie, ale co chcę właśnie powiedzieć, że widzisz, to przyjęcie woli Pana Boga, często powtarzam to ludziom, nie zawsze jest proste. Ale zawsze za tym idzie niesamowita łaska. I wiecie, nawet wtedy, kiedy pojawia się w naszym życiu cierpienie i są bardzo trudne sytuacje, o których też zaraz będziemy mówić, to zamykamy swoje oczy i mówimy, Panie, Ty wiesz. Może my nie wiemy. Nie wiemy, co będzie za chwilę, ale Ty wiesz i Ty to prowadzisz. I tak jak mówił do Alicji Lęczewskiej, wszystko jest moją łaską. Spróbuj spojrzeć dziś na swoje życie jako na łaskę. Że wszystko, co się w nim dzieje, nawet te trudności, które były, są łaską. Żeby przekuć to w coś jeszcze piękniejszego. Jeśli ja odbieram swoje życie jako łaskę, to zobaczcie, jakie zdroje naprawdę niesamowitego błogosławieństwa przygotował Pan. Że się z Nim nie siłuję. Że ja to po prostu dla Niego przyjmuję. I wiecie, niesamowicie kiedyś dotknęły mnie słowa pewnego kapłana, który mówi, czy Ty jesteś hojna dla Boga? Łatwo nam być hojnym dla kogoś, kto jest dla nas miły, obdarować kogoś prezentem, ale hojność wobec Boga, hojność na modlitwie. Dobra, Panie Boże, nie chce mi się, ale idę na tą adorację dla Ciebie. Jestem hojny, żeby właśnie dać Ci te 10 minut wieczorem i uwielbić Cię, podziękować Ci. Wsiadam do samochodu, jestem hojny, żeby wielbić Boga. Ja wiecie, jak coś się dzieje złego w moim życiu, jaka jestem hojna na modlitwie. Ostatnio, słuchajcie, jest przerwa między jednym a drugim turnusem, jedziemy do naszych znajomych wyprać rzeczy, karmię Tadzia na jakimś tam zakręcie i wypadł mi telefon. Ludzie pomyślałem, że przy otwartych drzwiach jeździmy. A, to nie. Trzymaliśmy się i drzwi były otwarte. I wypadł mój telefon. Okazało się, że odjechaliśmy, nie musieliśmy znaleźć telefonu i no możliwe, że wtedy nam wypadł, tak? No bo no, nigdzie nie możemy znaleźć, dzwonię, nie ma żadnego sygnału, nic, żadnej wibracji. Ja oczywiście przez pierwsze 5 minut, wola Boża, dam sobie radę bez telefonu. Po 10 minutach zaczęłam na wszystkich krzyczeć. No i wiecie, siła modlitwy wzrasta. Panie Jezu, jak znajdę ten telefon, to dobra. Cały tydzień nie wchodzę na Facebooka, w ogóle nic, tylko telefony, w razie gdyby ktoś dzwonił, naprawdę, Panie Boże, wszystko co chcesz, mogę wyłączyć WhatsAppa i w ogóle siła modlitwy, no nie? Hojna jestem dla Pana Boga. No i okej, zajeżdżamy. Wracamy z powrotem, patrzymy, leży telefon, nikt go nie wziął, w tym miejscu, gdzie się zatrzymaliśmy. Wow. Jest taka ogromna radość, podjeżdżamy bliżej, patrzę, a tam taki ogromny ślad jakiegoś ciężaru, jakiegoś ciężarówki, który po nim przejechał. No i rzeczywiście nie wchodzę. No i faktycznie się już nie wchodzi. No słuchaj, bo nie działa mi wyświetlacz. Tak, więc jestem hojna, ale to mi, wiecie, pokazało taką prawdę o mnie. Ile ja jestem w stanie Panu Bogu obiecać, żeby właśnie coś uzyskać, prawda? Ale kupię sobie nowy, mąż mi obiecał w rekolekcjach. Przemyślimy, tak rozeznamy wolę Pana Boga. Czy to jest dobre? Dobre dla naszej rodziny. Bo w razie co, mój mąż ma duplikat karty i możemy mieć 2 karty dwiego, ale nie wiem, czy to jest dobre. Rozeznamy, czy to jest dobre dla naszego małżeństwa. Dobrze. Ale właśnie, czy jesteśmy hojni dla Boga? Tak po prostu, hojni w dawaniu siebie.
I druga taka rzecz, czy ja umiem tracić siebie dla Jezusa, swoją wolę dla Niego. Wiecie, ja kiedyś dostałam takie słowa na modlitwie, że ja znam pragnienia Twojego serca i ja pragnę tego szczęścia dla Ciebie. I chociaż czasem siłuję się z Bogiem, bo nie podoba mi się wszystko, co się dzieje w moim życiu i chciałabym właśnie po swojemu, to z perspektywy czasu widzę, że On naprawdę zna pragnienia mojego serca i to, co mi daje, jest dla mnie najlepsze. Więc jakby kończymy pewną część. Czuliśmy, że powinniśmy o tym powiedzieć, że może dla niektórych to były trudne rzeczy, może ktoś poczuł jakieś ukłucie w sercu, jakieś takie rozdrapanie, może właśnie jakiś gniew, może taka właśnie frustracja, że ja tego właśnie doświadczam, tych złych rzeczy, ale chcieliśmy właśnie powiedzieć, bo dzisiaj po raz kolejny będzie adoracja, po raz kolejny będzie możliwość zatopić się, zanurzyć się w bezgranicznej miłości Pana Boga i jeśli sobie z tym nie radzisz, jeśli są dla Ciebie trudne rzeczy, oddaj to Panu Bogu. Panie Boże, nie moją siłą, ale Twoją siłą. To zabierz ode mnie, bo to dla mnie za trudne. I żebyśmy właśnie nie bali się dobroci Pana Boga, żebyśmy nie bali się Jego miłości, bo każdy na nią ciężko powiedzieć zasługuje. Po prostu Pan Bóg Cię kocha. Koniec, kropka. Tak? Na tym powinniśmy skończyć tę konferencję. God is good. Tak? I to jest najważniejsze, ale właśnie żebyśmy się nie bali tych słów. Żebyśmy się nie bali, że te słowa są skierowane do nas, do mnie. Okej. Okay. Tak. Chcieliśmy się jeszcze podzielić takim, mam nadzieję, krótkim świadectwem życia tata. No nie wiem. Jak zaczniesz mówić, to może być długo. No zobaczymy. Kochani, rok temu jak byliśmy, to mniej więcej sytuacja wyglądała tak. Tadzia był z nami, ale był jeszcze pod sercem swojej mamy, gdzie było mu bardzo dobrze, było bardzo ciepło, niczego mu nie brakowało. Bardzo duży urósł. Tak jest. I chcemy się cofnąć jakby do momentu tuż przed narodzinami. To był termin porodu był wyliczony, zaplanowany na koniec stycznia i ten termin porodu zbiegał się z terminem podania leku Józia. My jeszcze wtedy lataliśmy do Rzymu i tak nagle się tak zmagaliśmy, no, czy co łatwiej przewidzieć i przełożyć? Termin porodu? Przekonać moją żonę, żeby się trochę wstrzymała, trochę przyspieszyła. Prawdziwe myślenie mężczyzny. Poczekaj Isia kilka dni. Jakbyś mogła oczywiście. Ale mając doświadczenie Teresy i porodu w domu, nie chcieliśmy już tego powtarzać. Nie chcieliśmy ryzykować, więc no, postanowiliśmy, że przełożymy termin dawki Józia. I było wszystko w miarę okej, ale okazało się, że tam gdzie mieszka się w tym mieszkaniu, to już właśnie był listopad, kiedy to wszystko planowaliśmy, okazało się, że to mieszkanie nasi kochani właściciele sprzedali. Jednak sprzedali, bo niedługo je sprzedawali. No ale było coś takiego, że jest sprzedane, ale też żeby dopełnić wszystkie formalności, wszelkie papiery, no to mieliśmy czas do końca lutego. Oni powiedzieli, że spokojnie możemy mieszkać do końca lutego. Byli przekochani, ponieważ od momentu, kiedy my dowiedzieliśmy się, my się dowiedzieliśmy o sprzedaży, powiedzieli, że już nie będą nas brać pieniędzy za wynajem, że oni będą budować dom, więc w sumie te meble z mieszkania może byśmy chcieli, bo oni mają co z nimi zrobić, więc mówimy wow, dziękujemy. I koniec lutego, to trzeba no, szukać mieszkania. No i przychodzi termin, zbliża się termin porodu. Rodzimy, chcieliśmy właśnie nie w domu, więc na spokojnie wcześniej wyjechaliśmy. Tak, więc ogólnie tak jeździliśmy cyklicznie do tego szpitala. Mówię, Konrad, chyba teraz pakuj się, Iśka, jedziemy. Bo ostatnio nie ma jakiegoś samochodu. Tak, no i tak kilkakrotnie byliśmy na tej izbie przyjęć, już nas wszystkie pielęgniarki znały, no ale było dwa dni po terminie, więc ja już tam wpadam na tą izbę, mówię, dzisiaj rodzę one, no dobra. No i przeszły mi skurcze, no ale że już byłam po terminie, no i Tadzio naprawdę był bardzo duży, no to zrobili mi cesarskie cięcie, bo naprawdę no, Tadzio miał 400 kawał byka. Tadzio się rodzi, też taka właśnie dla nas nowa sytuacja, no bo każdy poród był inny. Józio rodził się jakby tak najbardziej tradycyjnie, że byłem przy porodzie, wcinałem pompowinę. Terenia rodziła się tak, że wszystko robiłem przy porodzie. Moja żona kochana rodziła w domu, a tacio rodził się przez cesarkę, więc tylko mogłem mu wieczorem pomachać mojej żonie przez szybkę i na chwilkę go zobaczyć tadzia po porodzie. No ale wiecie, no, ogromna radość, ogromne szczęście, ale cały czas z głowy mamy to, że jesteśmy nosicielami choroby genetycznej i czekają nas badania genetyczne. Wszystko też mieliśmy wcześniej dopięte, że w sytuacji, kiedy okaże się, że jest chory, no to już uzgodniliśmy to ze szpitalem, żeby móc podać mu lek. Ale wiecie, cały czas ufaliśmy Panu Bogu. Decydując się na kolejne dzieciątko, oddaliśmy wszystko Panu Bogu. Panie Boże, my bardzo pragniemy tego dzieciątka, czujemy, jesteśmy gotowi na kolejne dzieciątko, że możemy obdarzyć go miłością.
bardzo byśmy chcieli, żeby było zdrowe. To jest nasze pragnienie, żeby było zdrowe, że nie musiał doświadczyć tego, co jego rodzeństwo, tych szpitali, tych podań, tych różnych trudnych sytuacji, ale Twoja wola, Panie Boże. I tak po ludzku też, ufając i wierząc, że będzie zdrowy, to zapewniliśmy wszystko, tam pobraliśmy krew, ja zawiozłem do instytutu tą krew, tam Pan już wszystkich znał, całą naszą rodzinę, całe drzewo genealogiczne, wszystko miało wypisane. Normalnie na wynik czeka się miesiąc, to jest jeden z gorszych miesiąców w życiu, kiedy czeka się na wynik badań dziecka, ale Pan powiedział, że w sumie jest taka sytuacja, że zna nas, że w sumie to w tydzień się ogarnie i w sumie, że mnie musiał przyjrzeć, to że do niego zadzwonił. Że no, że tak, że już się tyle razy już tam byłem, że mogę zadzwonić. Mówiliśmy się za tydzień w środę około godziny 13, żebym zadzwonił. No to dobrze, no to wiecie, ten tydzień to był taki tydzień krucjaty modlitewnej. Naprawdę mówię, Panie Boże, że a nuż jeszcze może coś przechylmy na stronę tego, że tatuś będzie zdrowy. I mnóstwo osób się za nas modliło. Wszystkie siostry zakonne, znajomi, całe wspólnoty, ruchu Czysty Serc. Tam, gdzie głosiliśmy, ludzie wiedzieli, że tą środę będą wyniki. My też w domu tak bardzo mocno intensywnie się modliliśmy. Kędzie dużo też pościł. I wiecie, no i przychodzi ten moment tych wyników, by wszystko przeszło na dalszy plan. Zeszło na dalszy plan szukania mieszkania, ten wylot do Rzymu. Przychodzi ta środa, wiecie, godzina 12.50, no już myślę, mówi, no to dzwonię, mówię, może jeszcze nie, no dobra, no 13 to dzwonię. Wiecie, to jest gorzej niż na maturze, tudun, 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 blada twarz Konrada, ja myślę, matko, on zaraz tutaj zejdzie, więc ja tam się modlę, dzieciaki bajka, no i wszyscy czekamy. I wiecie, jak to się dzwoni do szpitala? Zajęte, nikt nie odbiera, zajęte, nikt nie odbiera, zajęte, nie odbiera, pół godziny dzwonienie. Godzina, już godzina 14, już po 14. Wiecie, ludzie piszą SMS-y, Isia, nie martw się, jak tadzie jest chory, jesteśmy z wami, jakieś siostry, Isia, nie wychodzimy z kaplicy, dajcie znać, my już tu umieramy, coś tam, nie, ja mówię, matko, kącik, dzwoń, no i w końcu jest. W końcu dodzwoniłem się, odbiera pani, no że tak, że już przełączam do gabinetu pana doktora, no dobra, no to teraz ten, no i ktoś odbiera, jakaś młoda lekarka, no że pan doktor na chwilę wyszedł, więc proszę zadzwonić za 20 minut, mówię, nie, proszę, pani się nie rozłącza, bo to półtorej godziny próbuję się dodzwonić i pani powie, jak mogę się skontaktować z panem doktorem bezpośrednio. O, już pan doktor wchodzi, to proszę chwilę poczekać. No i pan doktor przejmuje słuchawkę. Dzień dobry, panie doktorze, dzwonię w sprawie Tadeusza Żywowskiego, po wyniki badań. On tak już przyżował kanapkę. Tadeusz, Tadzio, no zdrowy. Ja taka, pokazuje się, że... Ja tam już wiecie, po to quest, nie wiem czy... Panie doktorze, żeby była jasność, czy ja dobrze pana doktora zrozumiałem, że mój syn, Tadeusz, jest zdrowy, tak pan powiedział, że jest zdrowy. No tak, no jest zdrowy, no jest nosicielem choroby, tak jak pan, ale jakby ta choroba nigdy się nie jadła, więc jest zdrowy. Mówię, na pewno, nie przesłyszałem się. No tak, tak, mówię, dziękuję bardzo. I odłączyliśmy sławkę, odłożyłem sławkę, wiecie, nie wiedzieliśmy co mamy zrobić. Czy dzwonić ludziom, czy na kolanach dzwonić. Wiecie, dobra, była taka sytuacja, że takie przeogromne szczęście, że... No, że jest zdrowy, Panie Boże, że on nie musiał być zdrowy. On mógł być chory, a jest zdrowy. On nie doświadcza tego wszystkiego, wiecie, i na kolanach, i płaczemy, i modlimy się. Ja tam jeszcze cykam mu zdjęcie. Tadzik, uśmiechnij się, wiecie, 2 tygodnie, a ja uśmiechnij się. No i... Wiecie, taka przeogromna radość, Panie Boże, no wychwalamy. To naprawdę był dzień uwielbienia Pana Boga. No i więc kolejna rzecz, Tadzio się urodził, są badania, więc zaczynamy kolejne rzeczy załatwiać. Tutaj już przełożyliśmy ten wylot. I na drugi dzień, już w czwartek, nagle Tyrania się poczuła. A że Józio kilka dni wcześniej chorował, miał 3 dni gorączki, nic więcej, no to uznaliśmy, no, że pewnie się zaraziła jak to Tyrania, która z wszystkimi się przytula i całuje. No i nagle, wiecie, no Tyrania źle się poczuła, dostała gorączki, raz wymetowała i tak, no, położyła się, ale nagle coś zaczęło dziać się bardzo niepokojącego, bo zaczęła tracić przytomność, zaczęła tracić świadomość, zaczęła tak odpływać. Ja tam Tyreniu, wziąłem na ręce, wiecie, taka, trzeba lać się przez ręce, mówimy, nie, Panie Boże, co się dzieje, wiecie, no nagle tu pół godziny jeszcze sobie biegała temu, nagle tak po prostu taki nagle totalny spadek formy, w ogóle no, nie wiem, co się dzieje, tutaj się otwiera okno, w ogóle otworzyła je bez otwierania klamki, z taką siłą, tu, Tyreniu, szybko, tu... Dostała nam jakiś drgawek, więc matko. Nie, Panie Boże, no, wiecie, no od razu. Wczoraj przeogromna chwała, dzisiaj coś takiego. Widzieliśmy, że po prostu to jest totalna walka. A jeszcze w głowie mieliśmy historię naszych bliskich, bardzo znajomych, kiedy bodajże, nie wiem, 3 miesiące wcześniej ich 4-letni syn wrócił z przedszkola, powiedział, że mamo, boli mnie głowa, ale to się czuje. Zmiotował, stracił przytomność. Już nigdy więcej się nie obudził, bo okazało się, że miał tętniaka, który pęknął. I wiecie, to było takie bardzo trudne doświadczenie. Przeogromne świadectwo tych ludzi, ich wiary, zaufania do woli Pana Boga, kiedy umiera gdzieś ich synek, ukochany synek.
I kiedy bardzo blisko, byliśmy bardzo blisko, gdy im towarzyszyliśmy, nagle pierwsza myśl, która się rodzi w twojej głowie, to jest właśnie to, że coś się dzieje, no tutaj chwała, tutaj nie, nie, Panie Boże, nie zgadzamy się, szybko tu akurat przy koleżanki iść, żeby odwiedzić tatę, zobaczyć. Wiecie, ja w tym połogu, więc szybko przyjeżdża karetka, Konrad zawijają tylko w ten koc i jadą do tego szpitala i po prostu Konrad wychodzi z domu i mówi: Isia, Bóg jest dobry, wiecie, ja taka zapłakana z tym tadzikiem na rękach, tutaj moje koleżanki wszystko ogarniają, ja sobie myślę: nie, Panie Jezu, nie, i stoisz znowu kolejny raz pod krzyżem i myślisz: jejku, tyle doświadczeń, ale dobra, nie dajemy się, jadą na ten szpital, myśleliśmy, że może to jakiś jest wyrzut padaczki, oczywiście wszyscy się za nas modlą. To, co też daje nam wspólnota, ta siła modlitwy, słuchajcie, to jest coś niesamowitego. Jak ludzie nas wspierali, Isia, zaczęli przywozić mi jedzenie do domu, żebym mnie gotowała, zajmowali się dziećmi. Niesamowita miłość innych ludzi. I pisaliśmy wszystkim, że cierpimy, nie rozumiemy tego doświadczenia, ale że ufamy i kochamy Boga. I wiecie, przychodzi, okazuje się, że w końcu to jest wyrzut grypy. Terenia bardzo tak zareagowała po prostu. Zareagowała, że nic niepokojącego, że dobrze, że przyjechała karetkę, że bardzo dobrze pani doktor powiedziała, że zareagowaliśmy, no ale wiecie, no w końcu wypisujemy się, może jest z tego szpitala, bo to okres grypowy, same dzieci z grypą, z wirusami, jakimś rota, więc mówię: nie, ja wychodzę. Jeszcze kończył, opowiada mi: Isia, leży z takim mężczyzną i w sensie, że z ojcem, no tak narzeka, ładnie się zaczął ten rok, mamy grypę, zaraz dostaniemy rotawirusa. Isia, ja zwariuję, wypisuję się. A ja: kądzik, uwielbiaj, uwielbiaj. Gdzie wypisuję się do domu, bo cały czas mam w głowie te mieszkania, że zaraz kończy się tutaj, już weszliśmy już na luty i zaraz nam się kończy, już połowa lutego, kończy nam się czas przeprowadzki. Jeszcze nie poleciliśmy do Rzymu, więc wypisuję się na żądanie, teren jest w miarę dobrze czuję. Okazuje się, że zapała tego rotawirusa, więc dom wymiotujemy i mówię: Panie Boże, o co kama? Mówimy: co jest? No. Ale co jest najlepsze? Pakujemy wszystkich, Konrada i Józia, do Rzymu na wylot, po czym: mamo, niedobrze mi, a my: nie. Józek. I nagle Józio złapał, więc znowu, nie wiem, po raz czwarty czy po raz trzeci przebukowuje te bilety tego Rzymu. Ale... Józio wymiotuje, nie chcemy być z nim w szpitalu, więc załatwiamy pielęgniarkę, więc mamy w domu kroplówkę na szczotce od kilku. Tak, ale już to tak go męczyło, w ciągu kilku dni dziłce, nie wiem, z 30 razy wymiotował, po prostu no... Taki chudziutki. Taki, no wiecie, taki Józiu, taki leży, tak, to wiecie. Słyszeliśmy, że najlepiej na, jak są wymioty, jakieś takie, to Coca-Cola, żeby... Rozgadzamy Coca-Cola, my podajemy w takim kieliszeczku Coca-Cola. Tato, nie, dobre, nie będę tego pił, tato, daj wodę, muszę popić wodą, nie. Chcieliśmy mu super pomóc. No i jakby... No wiecie, no i no dobra, no to mieszkanie, więc jakby tu cały czas ogarniamy, musimy się zaraz wyprowadzić. I wiecie, mamy taką sytuację, że no, musimy mieć dostosowane mieszkanie do naszych potrzeb, do potrzeb Józia, więc albo to musi być parter, albo musi być winda, musi być wanna, musi mieć też większe mieszkanie, trzypokojowe, żeby mieć gdzie trzymać te wszystkie rzeczy i sprzęt Józia. My też pracujemy w domu, więc wiecie, no wszędzie, no całą Warszawę dzwoniliśmy, już zaczęliśmy poza Warszawę wychodzić, no ale a to piętro, a to winda, a to coś tam. I my w końcu było takie mieszkanie, akurat też bez nami szukaliśmy i była jakaś taka oferta, że tak jak potrzebujemy, niedaleko też Józia przedszkola, więc mówimy, myśmy jechać razem z Isią, no ale ta pielęgniarka w domu, więc tutaj wszystko, ja mówię: Konrad, bierz pieniądze, jedź, płać, po prostu zabukuj to mieszkanie, przecież my za kilka dni musimy się wyprowadzić. Tak, więc mówię: no dobra, to jedziemy. I jakby przez telefon pani była bardzo przy mnie: o tak, oczywiście, dzieci, super, cudownie, więc ja takim: dobra, no jadę, działamy. Wchodzę do mieszkania, pani przy mnie, cudowna, ale na kanapie siedzi jej mąż. I wiecie, żeby dobrze wam to zobrazować, to ten był taki mąż. W końcu pamiętaj, siedział, że nie można nic mówić taki, o tym. W takim bardzo ładnym sweterku w krakę, w takim trochę większym brzuszku, więc już czułem, że to będziemy oglądać mieszkanie. Mówię do siebie: pani, o ty jeden pokój, tutaj drugi, o dzieci, cudownie. Dzieci pan ma. No dobrze. A wiem, tutaj mamy swoje meble, czy mógłbym, tutaj widzę, że jest jakaś taka komoda, czy mógłbym, możliwe, że pan tą komodę zabrał. Mam coś zabierać z tego mieszkania. Aha, czyli tu już widzę, że pan tu już chce już po swojemu ustawiać, że pan nie wynajął. Wie? Nie, no tak się pytam, proszę pana. No nie wiem, zobaczymy. O, by pan tutaj ściany, może, czy mógłby jakieś obrazy, swoje zdjęcie powiesić. A co pan, z tych gwoździ nie wbijać? A co, zobaczymy, pan kable poprzebija? No ewentualnie ze dwa gwoździe może pan wbić, ale wie pan, no to już naprawdę. No i no ciągle jest, co, tylko się zapytam, ciągle na nie, a tu schodzimy do garażu, a to na nie, a to tamto na nie. Mówię: nie, no Panie Boże, no, o co chodzi? No tak było pięknie, wszystko okej. Okay.
I w końcu on mi tutaj tłumaczy, no, że no, to, czy może pan by mógł coś mi upuścić, by coś z sceny zejść. O, przecież my się nie znamy. Ja czego, no, jak mamy się znać, no, jak z ogłoszenia dzwonię. No i w końcu, na koniec, tak zadaje mi pytanie, wie pan, no muszę być z panem taki szczery, że ten pan, ten właściciel mnie mówi, no, że żeby pan mógł wynająć to mieszkanie, no to pan musi mieć 7 tysięcy netto dochodu, żeby pana było stać. No, proszę pana, no nie wiem, ile musiał mieć dochodu, ale no jestem raczej odpowiedzialnym człowiekiem i no, szukam mieszkania, które mnie stać. Ja mogę panu powiedzieć, że i 10 tysięcy zarabiam, ale to jest jakby moja odpowiedzialność. No i wiecie, no bardzo, bardzo ciężko, no ciągle było na nie, bo ja już w sercu wiedziałem, że nie, w ogóle nie. Ale staram się być taki, chciałem wyjść z siebie, chciałem być dla niego miły, że nie pokazać po sobie, że mnie bardzo znerwował i tak, no że bardzo dziękuję za mieszkanie, że bardzo ładne mieszkanie, że ja może w ciągu 2 godzin dam państwu odpowiedź, tylko na razie się z żoną. O nie, spokojnie, może pan do wieczora, no tyle tu osób czeka na te mieszkania, no do tego wieczora mógłby pan, dać odpowiedź. No dobra, wychodzę z mieszkania, wiem, że muszę zadzwonić do Isi, więc Isia już taka czeka, że tak wszystko zadzwonię, ja mówię nie, jeszcze raz nie. Isia nigdy w życiu nie chce tego mieszkania wynająć. I Isia już taka przerażona, no co tu zrobić, no dobrze, no to wracaj, tak, no tutaj wracaj. I to była taka jakby kolejna lekcja, no, czy zaryzykować i w ostatniej chwili wynająć to mieszkanie, czy, ale czuliśmy, że no to nie jest to, że byłoby dla nas bardzo trudne to mieszkanie wynająć i by współpracować z tym panem. Więc wróciliśmy, Panie Boże, no trudno, no tutaj już musimy się do Rzymu zbierać, tutaj bodajże we wtorek musimy lecieć, więc Panie Boże, tu już zaczyna się już wieczorem trochę lepiej czuć, wymioty ustępują, więc Panie Boże, no my to Ci oddajemy, no może, więc spróbujemy z naszą właścicielką to załatwić. My tak niepewnie zadzwoniliśmy naszej obecnej wtedy właścicielki, że czy da nam jeszcze kilka dni, żebyśmy się przeprowadzili. Ona, a w sumie zapomniałam wam powiedzieć, bo tutaj są problemy z tym kredytem, że jeszcze do połowy marca możecie mieszkać, że spokojnie. Mówimy, o, Panie Boże, chociaż jedno, dobrze, więc dobra. Tutaj pokujemy się tego Rzymu, żeby to wszystko załatwić. I wiecie, i my mnóstwo ofert dzwoniliśmy i nagle dzwoni do mnie jakiś pan. Że no to witam, że tutaj pan do mnie dzwonił w sprawie mieszkania, że ja tu mówiłem, że to w sumie już jest zarezerwowane, ale ci państwo w sumie nie, jakoś się zwlekają, nie chcą, więc może ci państwo są pierwsi w kolejności, jeśli by państwo tego mieszkania dzisiaj właśnie w poniedziałek przychodzą powiedzieć. Mówimy, no jasne, oczywiście, zbieramy się, bierzemy Tadzika, znajomi do starszaków, jedziemy, oglądamy. Bardzo fajne mieszkanie, no super lokalizacja, jest gdzie zaparkować i parking podziemny i blisko kościół i apteka i bazarek i super dojazd, no i tak wiecie, no i tak czy na pewno jest okej, okay, czy nie ma jakiejś wiecie, podpuchy w tym wszystkim. Zaczynam rozmawiać z tym panem, wiecie jak to my, no jakoś wymknęło nam się o Panu Bogu. I co, o, że Pan Bóg jest dobry, że tutaj działamy, że się poznaliśmy u Dominikanów. U Dominikanów? Państwo się poznali u Dominikanów? Ja kocham Dominikanów. Ja naprawdę, Dominikanie. No, ja na fretach. A my na służbie, o to nie szkodzi, to Dominikanie, no super. Naprawdę państwo działają, państwo głoszą, a tak, naprawdę? No to chyba się dogadamy. Ja mówię, no to może pan by chciał jeszcze z żoną to przedyskutować, może jakąś wysłał link do naszego świadectwa z internetu, że pan mógł to jeszcze przedyskutować. No raczej nie, że już jestem przekonany, ale no niech pan wyśle. No i piszę mu do tego SMS-a, że to ja wysyłam nasze świadectwo, jakby pan mógł obejrzeć. I on do mnie odpisuje, że bardzo dziękuję, że on już sprawdził i on mnie przeprasza, ale z tych emocji on zapomniał, jak mamy na imię. Że mógł mu wysłać nasze imiona, że on się zgadza, że on nam upuści, że on w ogóle już nie chce żadnego, wiecie, takie podpisywać u notariusza umowy, że po prostu, że tak, że super. Okazało się, że przesympatyczny pan, przesympatyczna rodzinka, bardzo wierząca. Bardzo w tym rzetelne, jakby wszystko co do grosza mam wyliczone, wszystkie opłaty, wszystko mam w umowie wpisane, więc jakby bardzo otwartość, uczciwość i rzetelność z jego strony, ale bardzo taki w porządku, o, że dzieci, że jasne, że się porysują ściany, że nie ma problemu i na święta do nas dzwonili i już jesteśmy mówieni, jak tutaj wrócimy, że spotkamy się na pizzę, no coś niesamowitego, że tuż przed wlotem dopiliśmy ten mieszkanie, sobie z takim spokojem mogliśmy lecieć, no, wleciałem z Józiem, wszystko się udało, tuż przed tą kwarantanną, co przyszła do Polski, tym obostrzeniami, udało się ten cały nasze glamoty przewieźć do tego mieszkania, więc już tą kwarantannę spędziliśmy w tym mieszkaniu. I wiecie, i przyszła taka ulga, że Panie Boże, no w sumie wszystko dobrze się skończyło, no. Że naprawdę był moment, że mówiłem, Panie Boże, co się dzieje, co jest nie tak, no. My wszystko wiemy, że są trudne sytuacje, że nie zawsze jest wszystko od razu, że działa za 5-12, ale no Panie Boże, i wiecie, i nagle takie właśnie, że Pan ma swoją drogę i gdybyśmy może byli pod tą ścianą i zdecydowalibyśmy się na to mieszkanie od tego pana,
sympatycznego, to byłoby nam bardzo ciężko. A tak w ostatniej chwili Pan Bóg zadziałał i wszystko się dobrze skończyło. I dzieci przechorowały, wszystko się skończyło. I Tadzio jest zdrowy i wszystko jest dobrze i możemy jeździć i głosić. I to mieszkanie, teraz my tu jesteśmy, już ktoś tam u nas mieszka, bo na turno rehabilitacyjny coś przyjechał, nasi znajomi. I wiecie, no Bóg jest dobry, no to możemy wam powiedzieć, że my tego doświadczamy. My to doświadczamy każdego dnia, że my nie potrafimy się tym nie podzielić, że wiecie, wy na pewno mieliście mnóstwo trudności, żeby tu przyjechać. My też mieliśmy mnóstwo trudności, żeby tutaj przyjechać. Wiele rzeczy musieliśmy zrezygnować, wiele rzeczy wydarzyło się oczywiście przed. Oczywiście zdążyliśmy się o pokucie, jak to w takich sytuacjach bywa. Mówię, jedź Konrad, sam jest, bo nigdzie nie jadę. Panie, weź dzieci, jedź, mówię, super. I wiecie, ale Bóg jest dobry, naprawdę, God is good, naprawdę. Naprawdę my czujemy, że chcemy się tym dzielić, bo my tego doświadczamy. Bardzo życzymy wam tego i modlimy się za was, żebyście wy też tego się doświadczyli, żebyście nie bali się otworzyć na dobroć Pana Boga, żebyście poczuli, że Pan Bóg was kocha. Tak, i wiecie, mamy mnóstwo różnych przykładów z naszego życia, gdzie Pan Bóg niesamowicie błogosławi. Ja chcę powiedzieć o dwóch. Mieliśmy wielkie pragnienie w tamtym roku. Wiem, już jest... Słuchajcie, mieliśmy wielkie pragnienie, każda nasza rocznica była bardzo dla nas trudna, albo byliśmy chorzy, albo się pokłóciliśmy, albo mieliśmy diagnozę dzieci. I wiecie, przychodzi ta szósta rocznica ślubu, jestem w stanie błogosławionym stadziem i tak sobie zapragnam, Panie Boże, jakaś wycieczka by się przydała, najlepiej zagraniczna, wiecie, nie? Bo Pan Bóg lubi, jak Go prosimy o konkrety. I słuchajcie, dzwonią do nas, żebyśmy pojechali na kongres polonijny do Francji i to jest w tym czasie, kiedy mamy, słuchajcie, swoją rocznicę ślubu. Paryż. Więc w ogóle super. Słuchajcie, zostawiamy starszaków u babci, tylko stadziem pod sercem, jedziemy. I słuchajcie, szykując się na lotnisko, popsuły mi się buty. I myślę sobie, jejku, kongres, wiecie, mnóstwo ludzi, sami w ogóle gdzieś tutaj kapłani, biskupi, a ja w tych rozwalonych butach. Ale mówię, dobra, Panie Jezu, no trudno, no takie mam, nic już nie zmienię. No ale myję się i tak sobie myślę, kurczę, no co ja założę, jak te buty tak mi się rozleciały. No i tak się myślę i modlę. Nagle dzwonek do drzwi, dwie godziny przed odlotem, Dindon, nasz właściciel mieszkania. I Siamonia nakupowała butów, jeszcze mnie wysyła z Półtuska, że dzisiaj mam ci przywieźć te buty, masz. Ja mówię, no nie, science fiction, pokaż. Zakładam, mówię, idealne. Słuchajcie, idealne botki, mój rozmiar, po prostu piękny, więc Paryż zwiedziłam po prostu w super butach, super wyglądając. I jeszcze księża dowiedzieli się, kochani, że mamy rocznicę ślubu, a wy by nie chcielibyście tak wieczorem rejs statkiem po Sekwanie, a my... No. Oui. Oczywiście. Więc słuchajcie, to było nie... Tak. Tak. Na tym zakończmy. No, więc widzę co... Tak. No więc to było niesamowite. I słuchajcie, o jednej rzeczy jeszcze chcę powiedzieć. W tamtym roku, myślę, że pamiętacie moje świadectwo, kiedy mówiłam o bieliźnie. Pamięta ktoś? Pamięta, zadzwoniła do mnie kobieta, kiedy ja się modliłam na modlitwie, że nie mam porządnej bielizny do karmienia i w ogóle jestem utrudzona. Zadzwoniła do mnie kobieta i wysłała mi stanik do karmienia i tam była z napisem od Jezusa. Wyobraźcie sobie, dzwoni do mnie ta Magda, bo przesłuchała to świadectwo z grudka i mówi, Isia, ja znam twoje świadectwo, ale ty tam mówisz o mnie i o staniku. Wiesz, jak mnie to ucieszyło? I ja nie wiedziałam, że ty jesteś w stanie błogosławionym. Ty słuchaj, to ty rodzisz, to ja ci wyślę dwa kompleciki od Jezusa. Słuchajcie, urodziłam Tadzia, przychodzi piękne dwa komplety bielizny od Magdy. Magda, pozdrawiam, mam nadzieję, że też to usłyszysz. Ale po co ja o tym... Przyszły rok przyniesie. Może jakąś wiertarkę dla mojego męża? No, ja też się załapałem, bardzo dziękuję Magdo, bo dostałem taki zestaw płynów do samochodu czyszczenia. Ściereczkę. Tak, ale wiecie, co chcemy wam powiedzieć, że często Bóg daje nam jakieś natchnienia. I wiecie, ja ostatnio miałam konferencję w dobie tego COVID-u online dla 700 kobiet. I ja mówiłam właśnie, dzieliłam się też tym świadectwem, że zostałam obdarowana właśnie przez tą Magdę. I te kobiety zaczęły pisać, Pani Igo, my też chcemy dawać innym Jezusa. Nieważne, czy kupisz komuś bieliznę, chociaż ja już widzę u kobiet, Panie Jezu, nowa bielizna, nie ma co, trzeba prosić. Ale o co chodzi, że po prostu wstawać w prawdzie, dawać ludziom Jezusa. I słuchajcie, ta Magda otworzyła serce u wiele kobiet. Każda mówi, ja też kupię coś mojej przyjaciółce. Właśnie, ja sobie kiedyś czegoś nie kupiłam. I tak dalej, i tak dalej. Jedno jej natchnienie. Gdyby za tym nie poszło, zobaczcie, ile dobra by się nie wydarzyło. I wiecie, w naszym sercu często nas ktoś pyta, co jest misją steru? Dawać ludziom Jezusa. Chcielibyśmy, żebyście... Ja tak mówię, kącik, super, że możemy powiedzieć, że Bóg jest dobry, co nie? Że po prostu dać ludziom Jezusa. Żebyśmy wyjechali z tego grudka z takim poczuciem, chcemy być dla innych. Ja chcę dawać Boga. Lubicie niespodzianki?
Jeszcze raz. Lubicie niespodzianki? To dobrze. Bo mamy dla was niespodziankę od Jezusa. Słuchajcie, długo się modliliśmy i rozeznawaliśmy, co Pan Bóg chce wam dać w tym roku. I rozeznaliśmy, że mamy dla was kubki. Bóg jest dobry. Oh, so sweet, co? Poczekajcie na najlepsze. Poczekajcie na najlepsze. W środku jest herbatka. Słuchajcie. Słuchajcie, jak nam nie pójdzie w sterze, to będziemy robić w reklamie. Znaczy kącik. Słuchajcie, Bóg jest dobry. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa. To nie jest tak, że dostajecie tylko kubek z herbatką. Mimo tego, iż mamy oboszczenia, bierzecie kogoś na herbatę. Może ty masz malinową, a twój kolega ma różaną. Możecie się wymienić. Może poznałaś kogoś super, jakiegoś super chłopaka, spojrzałaś na korytarza albo super dziewczyny. On ma super kubek, Bóg jest dobry, ty masz nie taki wiesz, sam. Nie chcę zagadać. Wow, masz taki sam kubek jak ja. Może ty chcesz porozmawiać. Tak. Słuchajcie, więc zapraszamy do tego. Kubki są dla was. Wykorzystajcie już je teraz na tym turnusie. Jak chcecie. Możesz pójść z kolegą, możesz pójść z koleżanką, możecie pójść kilka osób. Małżeństwa tylko, tu mamy takie wytyczne, że wchodzimy ze swoją żoną, ze swoim mężem. Chyba, że w parach, to na to się zgadzamy. Nie tak. Można, że iść do ciebie. Ale wiecie, domu. Może tak jest, że wrócisz do domu i spojrzysz na ten kubek i nic ci nie idzie. A nuż dzisiaj napiję się herbaty na przystanku. Bóg jest dobry. Albo weźmiesz ten kubek do pracy. Wiecie, to jest niesamowite, bo my po pierwszym turnusie dostajemy w ogóle zdjęcia i ludzie spierują. Bóg... Ja jeszcze nie są. Isia, dzięki za kubki. No, więc to jest super. A to są kubki od Pana Boga. Naprawdę. On... Kiedy właśnie, wiecie, najczęściej pijemy herbatę, kawę, że właśnie w takim momencie przypomnij sobie, że wow, Bóg jest dobry, faktycznie. Zapomnij, o, tutaj też. No, naprawdę. Wiecie, to jest od Niego, żeby naprawdę... Żebyście o tym pamiętali, że Bóg jest dobry, żebyście tej dobroci doświadczyli też w relacji z drugą osobą. Żebyście nie bali się tych relacji, że może przejeżdżasz już 17 raz do grudka. Turnus mija, ja niczyja. No to nie. I myślisz sobie, no nie, ja nie chcę wyjechać z tego grudka znowu sam, ja chcę kogoś poznać. Słuchajcie, Konrad też ma dużo fajnych sposobów na randki. Ogólnie... W razie czego mamy zapas herbaty się w pokoju. Potem okazało się, że... Ta relacja, ta herbata... Nie do końca. Włoszcie się po kolejną saszetkę. Tak. Słuchajcie, ale też chcemy wam powiedzieć, że jesteśmy tutaj dla was. Jeśli ktoś potrzebuje rozmowy, służymy wam. Można się z nami umówić, wielbić razem Boga. Jeśli byście chcieli zająć się naszymi dziećmi na przykład, żebyśmy my mogli sobie porankować, nie ma sprawy. Ale właśnie chcemy powiedzieć, że Bóg jest dobry i że zachęcamy do tego, żeby dzisiaj naprawdę zaryzykować i swoje serce oddać Jemu. Teraz... Technicznie tutaj są wyznaczeni panowie, którzy są odpowiedzialni za kubki. One będą do odebrania podczas wyjścia z auli, z konferencji. Więc proszę się poczęstować. Ci, którzy są w kaplicy, oczywiście tak, też przychodzą po kubki. Animatorzy też, małżeństwa też, księża też. Kubki są dla wszystkich, bo Bóg jest dobry dla wszystkich. Tak jest. Gdyby Anusz się wydarzyło, że kogoś zabrakło, a raczej nie powinno się wydarzyć, to zgłoście się do nas, bo jeszcze mamy zapas herbaty i kubków. Dokładnie.